Witajcie moi drodzy, mamy drugi dzień targów. Na szczęście ludzi coraz więcej. Pogoda może nie taka najlepsza, ale to dzięki temu ludzi w hali jest naprawdę ogrom i myślę, że będzie ich coraz więcej. Ze mną Anita Szymczak, chyba jedna z większych ambasadorek naszej branży, jeżeli chodzi o fitness, o zdrowy typ życia. To, co się u Ciebie obserwuje na fejsie, naprawdę się to fajnie ogląda, biorąc pod uwagę to, że jesteś żoną, mamą, a przede wszystkim też zawodniczką w naszym świecie. Potrafisz to wszystko jakoś tak zebrać, trzymać razem w kupie i codziennie, że tak powiem, raczej ciężko by Cię można było chyba spotkać bez uśmiechu, co się chwali. Powiedz, jak to robisz? Myślę, że to po prostu jest styl życia, który jest ze mną od zawsze tak naprawdę. I to jakby no, całe życie moje jest podporządkowane pod to, więc czy mojej rodzinie się to podoba, czy nie, oni w tym wyrastają. Więc razem ze mną we wszystkim uczestniczą i jest to dla nich absolutnie naturalne. Dla moich dzieci jest naturalne jeść w dany sposób. To, że idą razem ze mną na trening, albo że ja jadę na trening. No i przede wszystkim chcieć to móc. Ale trenują z tobą, czy przypatrują się jak mama trenuje? No, mój syn niestety jest antysportowy, nad czym ubolewam, ale za to moja córka jest bardzo taka jak ja, więc bardzo często razem trenujemy, tak. To jest na pewno takie budujące na przyszłość, że jednak ta córa już jest zaszczepiona. To jest moje marzenie, oczywiście nie będę nic jej narzucała, ale gdyby kiedyś chciała razem ze mną stanąć na scenie, to będę w niebie. No to na pewno byłby niesamowity widok, to jest, jeżeli już to następne pokolenie, że tak powiem, można się razem spotkać na scenie, no to jest coś, co myślę, że ładuje te nasze baterie tak, że jest pełna moc i tak. Powiedz o swoich planach startowych, kiedy Cię będziemy mogli zobaczyć? No w chwili obecnej z ciężkim bólem serca robię przerwę po to, żeby być jeszcze lepszą wersją siebie. I będziemy atakować później. Bo ty jednak dużo tych startów międzynarodowych zaliczasz poza granicami. Czy większość będzie celowana właśnie tam? Tak, dokładnie. Czyli, że tak powiem, bardziej celujemy no, w te najwyższe ligi? Już powiem, z czego to wynika. Moimi pasjami są dwie, podróże i sport. To jest połączenie dwa w jednym. Mnie fascynuje świat i wybieram starty dokładnie w ten sposób. Nie oceniam w kategoriach punktacyjnych, rankingowych, tylko o, nie byłam w Chinach, jadę do Chin. A dlaczego? Bo jedno życie mamy. To też się da zauważyć u Ciebie, że właśnie jesteś zawodniczką tego typu, która jedzie na zawody, żeby się cieszyć tym. Nie tak jak niestety niektórzy jadą, że tak powiem, ja to tak nazywam męczennicy, którzy jadą wystartować w końcu, bo już na zasadzie trochę jakby mieli tego już dość, tego przygotowań. Powiem Tobie, trochę czuję się jakbym wróciła do klasów takich szkolnych, jakbym jechała na kolonie. Jedziemy w ekipie, zawsze jest to bardzo fajny team, my się bardzo dobrze ze sobą czujemy, razem wynajmujemy mieszkanie, razem gotujemy, razem sobie pomagamy, to jest tak zajebiste. Czuję się jakbym po prostu wróciła do szkoły i czuję się młoda. No i to jest myślę, że taka recepta na to, żeby trwać tym, żeby się na pewno tym nie zmęczyć, a żeby to nam przynosiło radość i żebyśmy mogli w tym trwać i żeby to tak wyglądało, bo to jest myślę najlepszy przykład. Ale jeszcze takie jedno przesłanie mam, które cały czas będzie mi towarzyszyło. Mianowicie bardzo chcę pokazać wszystkim kobietom, które odwieszają swoją kobiecość na haczyku, jako że są właśnie, tak jak powiedziałaś, mamami, żonami i myślą sobie, że ja już nie mogę, ja już nie dam rady, mi już nie wypada, a guzik, prawda, możesz i wypada. Tak, bo to też mówię, no ja należę do tych, którzy, że tak powiem, z boku starają się obserwować to, co się dzieje w tych naszych mediach i wśród tych ludzi, którzy czerpać od tych, którzy tak właśnie pozytywnie nastawiają do tego i te twoje podejście i wpisy i zdjęcia i mówienie otwarcie o tym, tak, że jesteś mamą, ale to nie znaczy, że twoje miejsce jest w kuchni, zrobienie kanapką dzieci, wysłanie ich do szkoły. Tak, jestem kobietą. Tak, jesteś kobietą w pełni i możesz się tym cieszyć, cieszyć się swoją sylwetką,
którą można utrzymywać i poprawiać ją w dalszym ciągu. Wszystko się da, nie ma granic, tak naprawdę jedyne granice, jakie sobie stawiamy, to w naszej głowie. Jeżeli je poprzesuwamy, cały świat jest nasz. Dokładnie tak. Amen. Anitko, w takim razie co? Będziemy śledzić gdzie dalej na pewno. Życzę Ci jak najlepszych wyników, jak najlepszych tych podróży, żeby ten uśmiech Twój wiecznie był i żebyśmy się mogli też nim cieszyć. To nie zapomnijcie o mnie przez ten kas budowania i trzymajcie kciuki mocno. Będziemy trzymać, a przy okazji już od razu mam nadzieję, że moje zaproszenie do nas, do Helgimu, odbierzesz i znajdziesz chwilkę czasu na zagoszczenie u nas, na jakiś trening. A żeby te podróże były lekkie, fajne i przyjemniejsze, taki podarunek od nas dla Ciebie, żebyś wyjeżdżała. Dziękuję. I wracała zawsze tak uśmiechnięta, jak jesteś na co dzień. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy.